Panie Żółto, no gdzie pan się podziewa? Jest pan, przecież pan wie, że to jest audycja na żywo. Czy ja mam za panem ganiać po całym radiu? Panie Malinowski, ja się zebrałem, jestem na czas. Mam taką prośbę. Jest do pana taka prośba, pan nie krzyczy. Czy nie jest łatwo? Ja pana dzisiaj bardzo słabo widzę, ale bardzo dobrze słyszę. Dobrze, wobec tego ja też mam do pana jedną prośbę. Taką, żeby pan nie mówił w moją stronę. Bo przy panu mi się tak wyostrzył węch, że ja pana czuję na kilometr. To śmierdzi jak z gorzelni. Taki mam rodzaj perfum. Witam radiosłuchaczy i zapraszam do naszego kącika literackiego. Dziś w audycji z radiowej biblioteki Lucjan Zagoński, Szalone lata, odcinek 49. Czyta Bogusław Malinowski. Był cichy, słoneczny poranek. Aniela otworzyła okno na ogród. Ogród. Nad kwiatami latały pszczoły. Pszczoły. A wokół nich od samego wschodu słońca krążył Szymon. Ukochany pies taty. Ale to nie on miał być bohaterem dnia, więc nie zajmujmy się nim w tej chwili. Do dworu w szybkim tempie zbliżał się hrabia Ryszard. Konno. Przed gankiem Ryszard zeskoczył z białego ogiera. Byś miał strasznie wysokiego konia. Stanął przed drzwiami do dworu i głośno zakrzyknął. Zakrzyknął, przekrzykując domagającą się wydojenia sympatyczną krowę Klarę. Co pan wyprawia? Dzień dobry! Zakrzyknął, ale odpowiedziała mu cisza. Dzień dobry! Wtrąciło się niepotrzebnie echo. Ryszard dzierskim krokiem wszedł do domu. W tym czasie jego koń pobiegł coś zjeść na miasto. Gdy Ryszard wszedł do salonu, ścienny zegar z kukułką zaczął wybijać dziewiątą. A to ścienny zegar. Dzwon. Kuku! Kuku! Może być druga? Niczym kościelny dzwon, bijący za oknem, zabiło Ryszardowi serce, gdyż przez uchylone drzwi do łaźni zobaczył nagą Anielę. Jak ta, pieszcząc źródlaną wodą swoje smukłe, jasne, gładkie, ale także miejscami krągłe, wybujałe, i jędrne ciało zażywa porannej kąpieli. Aż ty! Hejziuko, Aniela zażywa kąpieli.
wypukała usta rumiankiem. Ryszard pragnął jej, ale cofnął się onieśmielony. Nie, no weź. I postawił na stoliku flakonik francuskich perfum. Które były stylizowane na małe, gustowne wiaderko. Ryszard pomyślał chwilę i rozpylił perfumy po całym salonie. I druga pacha. Taki był higienista. Zapach był tak piękny, że zwabiony nim do pokoju przez otwarte okno wleciał opasły polny bąk. Ale zaraz wyleciał! Szkoda, bo to miałem dobre. Gdy w salonie pojawiła się Aniela, zaskoczona widokiem Ryszarda, wyszeptała. Na ucho! Co pan tu porabia? Tak sobie ryczę. Ryszard uśmiechnął się jeno bezgłośnie. Bezgłośnie. Dobra. Pędziuko, czy to jest bezgłośnie? Ja usłyszałem, weź głośniej. Czy zostanie pani moją żoną? Spytał Ryszard. Aniela przymknęła powieki. I drugie oczko dawa. No już się nie patrzy, no. Spod których wypłynął błękitny strumyk łez. Ścieczy mam tylko to. Tak, odpowiedziała Aniela nieprzytomnym głosem. Wówczas Ryszard ukląkł i przytulił się do jej brzucha. Nic nie jadła od rana. Panie Ryszardzie, niech pan wstanie. Ryszard wstał, wziął Anielę w ramiona, po czym oboje zastygli w namiętnym pocałunku. To jest namiętny pocałunek? W namiętnym pocałunku! A, dobra. Ja, fajta, śniala, fajta! I żyli długo i szczęśliwie, a już wkrótce dziecięce łóżeczka nad modrym liwcem wypełnił szczebiot małych różowiutkich istot.
kolor się zgadza. Koniec! Co to było? Trochę panu nie poszło. I w tej chwili wylatuje pan z radia na zbity pysk. Ja? Ja. Wojtek, teraz. To jest fantastyczna pozycja. Cicha bomby. Chodź pan do recepcji. Witam w hotelu Wieczny Odpoczynek. Oryginalna nazwa. Cały nasz hotel jest oryginalny. Karaluchy, szczury, pajęczyny, all inclusive. Widzę, że zarost na klacie też ma pan oryginalny. A nie, to pajączek. Żona mi kiedyś kupiła w telezakupach, żebym się nie garbił. Miał robić pip-pip, ale się zepsuł. Super, a wolne pokoje macie? Mamy kwatery, mamy. Coś rzadko ktoś do was przyjeżdża. Częściej przyjeżdża niż wyjeżdża. Dobrze. Gdzie by tu pana położyć? Najlepiej w jedynce. No co pan? W jedynce ja śpię. Byśmy pajączka zgnietli. A jak się zgniecie pajączka, to robi słoneczko. A w gimnazjum nie był. Proszę pana, tak? Nie chodziło mi o numer pokoju, tylko o liczbę łóżek. Dobrze. Jaki pan lubi wystrój? Marmur, granit, lastryko, drewno i ziemia. Chociaż jak tak na pana patrzę, to bardziej macewa, nie? Tajra, taryra, rajra, byle taniej. Może być marmur, byleby z łazienką. Z łazienką? Z tą, w której godzinami wykrwawiał się baron? To w tym hotelu zginął jakiś baron? Tak. Zamordowało go mydło. Poślizgło go na śmierć. Szalala, mydełko fa. Albo nie, zaciukał go biały jeleń. Szarym kopytkiem. Wie pan co? Ja nie chcę tego pokoju. Pan się nie boi, mydła już tam nie ma. W całym hotelu nie ma mydła. Mydło mam na szczęście swoje, grunt, żeby woda była. Jest, można się śmiało topić. Kąpać! Kąpać na wannie ma pan przybory do kąpieli. Jest suszarka, radio, taki kabel bez izolacji. A jakby nie było prądu, to może się pan umyć żyletką. Dobrze, proszę pana, już załapałem. To jest hotel z klimatem, tak? Z klimatem, tak. Ale ja tego klimatu nie kupuję. On jest za darmo. Jak może... benzyna w Płocku. Naprawdę? Naprawdę może pan już skończyć tę maskaradę? Jaką maskaradę? Ja nie mam makijażu. A po co pan ciągnie za sobą tę nogę? Bo pcha się trudniej. Dywan się ściąga. Raz pan ciągnie jedną, a raz drugą. Bo mam przerzuty, panie. Prawa kuleje, lewa to widzi, zaczyna kuleć, to prawa zdrowieje, lewa zdrowieje, prawa ma nawrót, panie. Ja próbowałem smarować domestosem, ale gdzie tam? Chemia nie pomaga. Urzekła mnie pana historia. Dobrze. A teraz poproszę o klucz. Zara, tylko wypełnimy kartę zgonu. Meldunkową. Pochówek tradycyjny czy spopielenie? Jezus Maria, no. Czyli tradycyjny, to będzie drożej z księdzem, bo... Widzę, że nie dociera. Nie. Już pan nie musi się tak marszczyć, panie Quasimordo. A. I nie musi się pan garbić, panie Volkswagen. No,
To akurat muszę, chamie jeden. Ustalmy coś, panie... Tomek! Koledzy mówią na mnie Tomek Kamel, bo taki przystojny jestem. Jak pan będzie w nocy grzeczny, to rano zadam panu pytanie na śniadanie. Siekierą czy toporkiem? Panie Tomku, nie jest pan w stanie mnie przestraszyć. Nie? A, wampir, wampir, za panem, wampir. A, zombie, zombie, zombie. A, jestem w ciąży, panie, z ojcem alimenty. Widzę, panie Tomku, że trochę panu ta ciąża wędruje. Całe szczęście u pana na miejscu. Niech się dzieci poznają. Pan ma Maćka, a ja mam Garbrysię. Będą razem do przedszkola chodzić. Proszę uważać, bo moje kopie. A moje zjada w całości. Dobrze, jedno panu oddam. Podziwiam pana zaangażowanie w pracę. Tak? To jakby pan kliknął, lubię to na Facebooku. www.facebook.com/Tomek. Straszny recepcjonista. Dobrze, kliknę pana. O, to będę miał już 9 klików. 8 kliknął pajączek, bo się przebiegł po klawiaturze. Dobrze, a teraz poproszę o klucz. A, proszę bardzo. Klucz dla pana. Breloczek! Ile razy mam panu powtarzać? No nie jest pan w stanie mnie przestraszyć, no. Pan się nie boi? Nie, nie boję się pana, no. Czy ja się tak staram, a pan się mnie nie boi? Nie jest pan beznadziejny, tak samo jak ten hotel, z którego wyjeżdżam. O, to bardzo, bardzo mi przykro. O! Dlaczego pan to zrobił? Bo z tego hotelu jeszcze nikt nigdy niezadowolony nie wyjechał. A to w sumie właśnie, bo tam dziewczyny poszły, to czy ja będę tu tak stał? Jest, z takimi brzydalami. To może pozwoli pan, ja pójdę do łazienki, dobrze? Bathroom, bathroom. 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 Yes. Zły pokój, zły peace. Pokój. Peace. Peace też, yes. zły peace. 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 Bad peace. To pan peace i ja się też wypisuję i wracam, dobra? Także, dobra, okay. Także zaraz jestem. Hello, I'm John. Welcome to very good English lesson. This is he. Hi. Not hi, he. Yes. Yes, yes, yes. So yes. This is I. Yes, this is I. No, no, this is I. Oh. Yes. And I. And this I. is I. And you are I. Yes. Listen, he. Please tell the audience what's your name. Don't be shy. Don't be shy. You have very funny name. Bob! Bob! Altoid you! We live in England. Od 2 lat. Yes. What is this? I bring what? you this. What is this? This is it. I bring drink. And who you are? Yeah, No. What's your name? Ah, no. Hmm? Vacek. And what is Vacek in English? Richard. No, it's not Richard. Dick. Yes, you are Dick. Thank you, Dick. Thank you. May I stay? Stamtej. Okay, today we'll be talking in English at first. Short quiz. What is this? Yes. It's crazy elephant. Yes. I also got a quiz. Yes, please, you, Dickie. Well, what is it? Oh, crazy monkey! No, this is I. Crazy ale, Dick? Ale to było podchwytliwe. Crazy Dick? What? Crazy Dick?
Sometimes. To już jak gdyby nie te lata. Może jeszcze w gimnazjum, ale... Bobito, yes? Please draw a car for us, please. That's no problem for me, man. Yes, draw a car. A car. Yes. Yes. What is this? This is car. But I ask you to draw a car, not write car. Draw a car. A car. K-R, say it. Yes, draw a car. I stupid. You stupid. You speak, you have. You have, I speak. Yes, draw a car for us. Tick, tick. Very beautiful car. And what kind of car is this? This is Ford car. I got a car quiz. Yes, Dicky? What's this? I don't know. Matis na stacji benzynowej. But every car has four wheels. Cztery koła. Four wheels. Four wheels. Ty dałeś cztery koła za to? Dwa złote to... Dicky, I please you. What you can put into the car? What you can put into the car? Gebrastis. Gebrastis? What does gebrastis means? What is this? Wazelina techniczna. Okay, your English is very good, very tak, good. Tak, bo ja chodziłem do klasy z poszerzonym. Z poszerzoną tą. Chodziłem do klasy z poszerzoną futryną. But why? Żeby stara mogła chodzić na zebrania. Bo bez poszerzonej by się nie mieściła, bo ona jest tak gruba, że wokół niej krążą mniejsze stare. I know. Big Sara. Big Sara. Tak, ona miała wszystkie spodnie Big Stary, no. Yes. And what you can put into the car? I can put Putin into the car. You can put Putin into the car. Put Putin, yes. Putin. Yes. Yes. And what else you can put into the car? Necessary. Yes, all these necessary things like cheese and mouse. But it's too much. It's too much. But why too much? I don't have place of my piece of sheet of paper. It's too much. But why too much? Co ci mam tłumaczyć? Czego nie rozumiesz? Niczego. Też go nie rozumiem. Dlatego na następnej lekcji angielskiego pouczymy się filozofii. Czego? Niczego.